Obieram je niewielką strzykawką pojemności 10 ml na niewielkim podciśnieniu, żeby ich nie niszczyć. Pobrać je w jak najlepszym stanie i w jak najfajniejszej ilości. U Ali jest w ogóle perfekcyjny ten tłuszcz, bo jest, jak widzimy, jest po prostu wzorowa konsystencja, wzorowy kolor. Jest taki żółto-pomarańczowy. I zadziwiająco, jak na tak szczupłą osobę, zadziwiająco duża ilość i w bardzo szybkim tempie wchodzi nam do strzykawki. To jest tłuszcz po pierwszym pobraniu i po pierwszym przepłukaniu. Zobaczcie, jak będzie wyglądał po 3-4 przepłukaniach. Będzie po prostu piękny, żółty, kanarkowy, idealny do podania. Mieliśmy cięcie wielkości 2,5-3 mm. Przy tak młodej osobie, tak niewielkiej ramce szkoda zakładać szwu. Wystarczy, że założy się parę stripów. Te stripy będą się utrzymywały u Ali nawet podczas kąpieli przez 2-3 dni. Potem się same odmoczą, odpadną, właściwie nie będzie śladu po tym zabiegu. Wykonam kilkadziesiąt wkłuć na głowę komórek macierzystych. W tej chwili podałem znieczulenie pacjentowi w to miejsce, to znieczulenie przewodowe, które powoduje, że cała ta okolica aż do tyłu, do potylicy nie będzie wyczuwalna w ogóle nic przez pacjenta. Troszeczkę będzie pacjentka czuła na bokach wkłucia, na bokach głowy i z tyłu na potylicy. Tutaj będzie wszystko ok. To, że ten zabieg jest krwawy, to akurat bardzo dobrze rokuje dla Ali, bo znaczy, że jest bardzo duże unaczynienie skóry owłosionej głowy w obrębie mieszków włosowych. Jeżeli jest dużo naczyń krwionośnych w obrębie mieszków włosowych, to mamy pewność, że ozdrość i działanie komórek macierzystych będzie dużo lepsze. Pacjentka jest po zabiegu. W tej chwili odpoczywa, relaksuje się, bo ten zabieg nie był super przyjemny. Ma tylko jedno przekazanie na dzisiaj, żeby dzisiaj nie myć głowy. Troszeczkę będzie miała ufarbowane włosy na różowo. Może się gdzieś na jakiś koncert Pink wybierze. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby dzisiaj nie myła głowy, nie szorowała tej głowy dosyć mocno. W dniu jutrzejszym normalnie pacjentka myje głowę. Pod prysznicem, normalnym szamponem, takim jak zawsze. Jeszcze jutro nie szorujemy mocno tej skóry owłosionej głowy, tylko tam sobie delikatnie przymasowujemy, żeby zmyć wszystkie strówki i tak dalej. Czekamy na efekty. Jak widzieliście, zabieg nie jest długi, pewnie trwa około 25-30 minut. Jak tam, Ala? Wszystko ok? Wszystko jak się czujesz? Nic się nie działo złego? Nie, nic się nie działo złego. Myślałam, że będzie bardziej boleć. No to super. To już teraz same przyjemności. Dziękuję.